Dzisiaj nietypowa lekcja, bo przeniesiemy się ze starożytnej Grecji do naszej małej ojczyzny, jaką jest Pyrlandia. Czy wy wiecie, co nazywamy Pyrlandią? Śmiało. Wielkopolskę, tak. Nie wszyscy pewnie są z Wielkopolski, bo niektórzy są z Lubuskiego i teraz mała sonda. Właśnie, kto jest z Wielkopolski? Z województwa wielkopolskiego? No tak mniej więcej połowa klasy. Pewnie połowa zrozumie więcej zatem, o czym dzisiaj będziemy mówili. Wiecie, że Wielkopolskę nazywają Pyrlandią. Z jakiego powodu? Przez pyry, tak? A co to są pyry? Ziemniaki, tak? Najczęściej z czym je Wielkopolanie jedzą? Z gzikiem. No właśnie, trochę o regionalnych potrawach też będzie, ale Gwara Poznańska nie tylko w potrawach tutaj przetrwała. Będziemy dzisiaj zatem godać po naszemu. Symbolem takiej gwary naszej, to Gwary Poznańskiej, jest pomnik Starego Marycha, którego na pewno już widzieliście, albo jeśli nie widzieliście, to na pewno spotkacie go, jak pojedziemy na wycieczkę do Poznania. Ten pomnik stoi przy Placu Wiosny Ludów w Poznaniu. W tle macie najsłynniejszy deptak, ulicę Półwiejską. Może niektórzy z was jeździli tam na zakupy. I troszeczkę o tej Gwarze Poznańskiej powiemy sobie z perspektywy historycznej. Mianowicie Gwarę Poznańską zaliczamy do gwar miejskich. Gwary dzielą się na miejskie i wiejskie. Gwara Poznańska należy właśnie do tej miejskiej i jest charakterystyczna dla mieszkańców Poznania i regionu wielkopolskiego. Wywodzi się, jak widać, z dialektu wielkopolskiego, właściwie takie korzenie ma właśnie w dialekcie wielkopolskim. Ten dialekt wielkopolski jest jednym z pięciu takich najważniejszych dialektów w Polsce. Zobaczcie, na mapce to widać. Również dialekt mazowiecki, małopolski, śląski. Na Kaszubach mówią swoim nawet językiem, bo to już nie tyle jest dialekt, co język osobny. I również duża grupa tak zwanych dialektów mieszanych, widzicie tutaj na kresach, czyli właśnie lubuskie. Ponieważ tutaj dużo było ludności napływowej, tak, także z terenów właśnie Ukrainy, Białorusi, tak, zostali tutaj po II wojnie też przesiedleni. Ta gwara miejska właśnie dużo czerpie z tych gwar ludowych, więc będziemy mieć takie elementy języka ludowego, ale na to nałożyły się również zapożyczenia, na przykład z języka niemieckiego, o tym powiem za chwilę. I do dzisiaj, zobaczcie, są obecne w tej naszej gwarze takie staropolskie pojęcia, jak na przykład skład zamiast sklep. Nie wiem, czy słyszeliście, starsi ludzie często mówią, że idą do składu, tak? Albo modry zamiast niebieski, czy młodzie, czyli drożdże. Pewnie nie jeden z was placek na młodziach jadł. Mamy też dawne formy łączników w naszych gwarzach, zes i wew, obecne w dzisiejszym języku polskim, na przykład w wyrażeniu w tej weftę chodzić. Mamy również taki charakterystyczny zaśpiew. Może u nas tu w Olsztynie on nie jest tak wyrazisty, ale jak już pojedziecie do Grodziska, pojedziecie Bamą do Poznania przez Grodzisk, no to zobaczycie, posłuchacie, jak mówią grodziszczanie, grodowici. Oni jeszcze bardziej przeciągają i podnoszą artykulację ostatniej głoski. No i mamy też charakterystyczne z gwary właśnie z tego dialektu wielkopolskiego udźwięcznianie głosek na końcu, jeśli następny wyraz jest, zaczyna się od samogłoski. No i tutaj widzimy również to charakterystyczne tej albo łe, które dodajemy albo na początku frazy, albo na końcu frazy. Skądś ty jesteś, na przykład, tak? I to można zasłyszeć w bimbie na przykład, czyli gdzie, jak w Poznaniu jedziemy bimbą. Bardzo dobrze, w tramwaju, tak? Następna rzecz. Tutaj posłużyłam się już słownikiem, właściwie takim opracowaniem naukowym pani profesor Moniki Grupmanowej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która stwierdziła, że Gwara Poznańska to takie pogranicze stylu potocznego, polszczyzny ogólnej. Co to znaczy potocznego? Że używamy jej w takich sytuacjach nieoficjalnych, w kontaktach codziennych, między sobą. Ale używają jej, tej gwary, nie tylko ludzie prości czy niewykształceni, również inteligenci.
teraz jest wręcz tendencja, żeby taką swoją tożsamość regionalną, tą przynależność do małej ojczyzny podkreślać właśnie używając tych regionalizmów w mowie codziennej. I ja na przykład bardzo często na co dzień tych regionalizmów z Gwary Poznańskiej używam. A zatem jest to pogranicze stylu potocznego oraz właśnie tych gwar ludowych. No i cechy tej gwary. Zobaczcie, tu wybrałam takie najważniejsze, na pewno słyszeliście te wyrazy i tę wymowę w różnych miejscach Poznania. Nie wiem, czy często jeździcie do Poznania, bo ja w dzieciństwie z rodzicami to na zakupy tylko do Poznania, na przykład do Okrągloka jeździłam. Wiecie, co to jest? To jest taki budynek okrągły. Właściwie ta nazwa Okrąglak jest już neologizmem i poznaniacy wiedzą, gdzie się znajduje Okrąglak. Naprzeciwko ma McDonalda przy Placu Wolności, nie wiem, czy kojarzycie, tak? Kiedyś to był tam właśnie taki, takie centrum handlowe, jak ja byłam w podstawówce i jeździło się właśnie tam na zakupy. Ale nie tylko tam. Zatem, wymowa jako O, jako dawnego A, pochylonego, kolejosz, nawet w reklamach klubu sportowego jakiego? Kolejosz, tak? Czy chłopok. Wymowa U zamiast O, na przykład cuś albo do doktora, doktora, tak? Idziemy. Wymowa łowe w miejscu O, U. Płyn, płet, stołem. Czasami trudno zrozumieć, o co chodzi, pod stołem, tak? Wymowa O, na przykład diabeł, czy słuchaj zamiast słuchaj, kupił, buł, mleko, chryb, czyli wymowa Y zamiast E, Y, I zamiast E, gorzy, lepiej, u nas jest zawsze gorzy lub lepiej, dej, trzymaj, świnto, piątek, dymbiec, to jest dzielnica Poznania, tak? Czy ze z domu, widzicie podwajanie tych niektórych przejmów, ze z domu, we w domu, być. To słownictwo przejęte z gwar wielkopolskich, czyli ludności takiej wiejskiej, to na przykład bręczeć, czyli marudzić, bździągwa, i tu pytanie do was, kto to jest? No też taka maruda, tak? Kurchlać to na przykład, jak kaszleć. O właśnie, kaszel, katar, cyrać, klejdry, knajder, ogikle, opękać, petronelka, rzęchy, szczapić, szkieber czy szuszpor. Czy który z tych wyrazów jeszcze znacie? Szczapić. Szczapić, co to znaczy, Antek? Kojarzę. Kojarzysz? Czyli schwycić, tak? Tak. Uchwycić. Dobrze, idziemy dalej. Bardzo dużo w naszej gwarze poznańskiej mamy germanizmów. I mamy takie trzy fale napływu germanizmów do tej naszej gwary. Pierwsza fala to jest po lokowaniu Poznania w XIII wieku na prawie magdeburskim i wtedy do polszczyzny, nie tylko do naszej gwary, bo one zostały w polszczyźnie ogólnej te wyrazy, zauważcie, burmistrz, ratusz, spichlerz, one pochodzą z języka niemieckiego i one już tak się zapisały w naszej polszczyźnie, że nie odczuwamy ich nawet jako obcych. Druga fala to jest od 1795, po trzecim rozbiorze Polski. Wtedy nasze regiony trafiły pod zabór pruski, a od 1887 usunięto język polski z programu nauczania. No i wtedy, mimo że nasze społeczeństwo bardzo mocno opierało się tej germanizacji, dbało o tą tożsamość kulturową, to jednak siłą rzeczy te germanizmy w naszej polszczyźnie, a szczególnie w naszej gwarze tutaj zostały bardzo mocno. I trzecia taka tura po zakończeniu II wojny światowej. Przed wojną ten Poznań miał trochę inną strukturę społecznościową, bo byli to mieszkańcy pochodzenia rzemieślniczo-kupiecko-urzędniczego. A po 1945 właśnie zmieniła się ta struktura w stronę robotniczo-inteligenckiej. Bardzo dużo mieszkańców ze wsi przybyło do Poznania ze względu na urbanizację, która w mieście bardzo mocno postępowała, tak? I to miasto się rozrastało. I wtedy też bardzo dużo tych germanizmów się pojawiło. Te germanizmy w gwarze poznańskiej dzielimy na takie cztery kategorie. Leksykalne, czy inaczej wyrazowe, po prostu bezpośrednio zapożyczone z języka niemieckiego wyrazy. Takie jak Eintop,
czyli jednogarbkowa potrawa, taka gęsta zupa, w której łyżka stoi, na przykład padejki, die Badenhose, czyli kąpielówki. Kto się uczy niemieckiego, to rozpoznaje pewne te wyrazy. Dings to jest ponoć według poznaniaków jeden z najpopularniejszych germanizmów. Kiedyś Głos Wielkopolski zrobił ankietę bodajże w 2011 i właśnie te trzy wyrazy znalazły się na pierwszych miejscach wśród tych najpopularniejszych germanizmów. Dings to jest coś nieokreślonego do końca, to jest jakaś rzecz, której nazwy mówiący nie zna lub w chwili, danej chwili nie pamięta. Czy słyszeliście kiedyś tą nazwę? A ci z Lubuskiego? Też? Proszę, bo gdzieś tu blisko mieszkają. Drugi taki rodzaj germanizmów to są kalki frazeologiczne, czyli takie bezpośrednio zaczerpnięte z niemieckiego całe wyrażenia. Całe wyrażenia, całe idiomy, na przykład być na fleku, auf den Fleck sein, tak? Dobrze się trzymać, zachować długo młody wygląd, albo mieć amber. Czy ktoś słyszał, co to znaczy? To nie jest zbyt określenie pozytywne, mieć amber, czyli mieć głupie pomysły. I bardzo często ja na przykład słyszałam od swojego taty mieć rułę, czyli robić coś powoli, za wolno, być takim flegmatykiem, mieć rułę, to też z niemieckiego. Morfologiczne zapożyczenia to, słuchajcie, są wtedy, kiedy zmieniamy na przykład rodzaj wyrazu i my mówimy w Wielkopolsce ta magiel, tak, z niemieckiego, czy ta selera, zamiast ten seler i ten magiel. I jeszcze zostały nam składniowe, czyli nadużywanie konstrukcji mieć plus imię słów bierny, z niemieckiego haben plus, prawda, jakiś wyraz. Lektury mam już przeczytane, na przykład. To jest taka konstrukcja składniowa zaczerpnięta właśnie z języka niemieckiego. Najpopularniejsze zapożyczenia z języka niemieckiego właśnie w Barze Wielkopolskiej dotyczą na przykład czynności. Hajcować? Tak, rozkładać. Świetnie. Wyrychtować się? Wyszykować się. Wyszykować się, dobrze. Szrajbnąć coś? Podpisać. Podpisać. Szrajbnąć, pisać. Sztrykować? To może wasze babcie robią, albo mamy. Robią coś na drutach. Heklować jest jeszcze robić na szydełku. Lajsnąć sobie można sukienkę, czyli kupić. Potrawy. Ja wypisałam tylko trzy, bo ich jest bardzo dużo, naprawdę. Ale na pewno wiecie, że w Olsztynie można było u Kaczmarka na ulicy Kościelnej jakieś kupić sznekę z glancem. Ja to pamiętam z dzieciństwa. Czyli? Drożdżówkę z lukrem albo z gruszanką. Tak? No i szagówki w domu u mnie się robiło bardzo często na obiad. Wiecie co to? Kopytka, tak. No i Einkauf już było, tak? Ubrania z niemieckiego, zwłaszcza Anzug. Kto się uczy niemieckiego, powinien wiedzieć. Garnitur, glazejki, rękawiczki, mycka, czapka, tak? Bardzo dużo też owoców i warzyw. Szabele, to chyba wiecie. Tak. Co to jest? Takie... Kacper mieszka w Babimoście i wie. No bo babcie to moki mam. A proszę, proszę. No to co to jest szabelek? Są takie jakby zielone, takie... No coś jak... Fasolka szparagowa, tak? Redyska? O, widzę, że z tym macie problem. To jest rzodkiewka, aprykoza, brzoskwinia oraz korbol. Dynia, bardzo dobrze. O, chociaż jedno widzieliście. No i w Pyrlandii, zobaczcie, jak w Nibylandii, telewizor się zapala, a nie włącza, drzwi się zaklucza, a nie zamyka. To są oczywiście w języku oficjalnym błędy językowe. Norma nazwie to błędem, jeśli byście w rozprawce tego użyli, ale na co dzień oczywiście możecie w kontaktach między sobą tego używać. Nosi się koszulkę na ramkach, nie na ramionczkach. Bilety w bimbie, czyli w tramwaju się odbija, nie kasuje. Piecze się placek, nie ciasto. Wychodzi się na dwór, nie na powietrze, na ulicę. Je się sznytkę, a nie kromkę chleba. Chodzi się w laczkach, a nie kapcie. Ma się z gorem, to jest moje ulubione. Ty masz z gorem, bardzo często słyszane, czyli... Albo masz hambę, tak? Czyli nie jest... Czyli jest się głupim, tak? Ma się z gorem. Ma się fetry, a nie stracha i można się upytłać, a nie ubrudzić. Czy słyszeliście te określenia? Tak. Tak. Tutaj.
mamy tą wspólnotę językową zachowaną. Liczne potrawy w barze poznańskiej, no to tu nie wszystkie wyrazy są potrawami, bo zobaczcie, macie też różne sprzęty kuchenne, na przykład kwirlejka, montewka. Wiecie, co to jest? Do czego, Wiktoria, służy kwirlejka? Żeby tak rozmieszać? Rozmieszać, to jest takie drewniane. Nieraz to robili szczupka choinki w Wielkopolsce. Taką kwirlejkę, żeby się nie zmarnowało drzewko, to wystrugano z kilka taką kwirlejkę do mieszania. Ale u nas robi się właśnie smalec ze skrzyczkami, świętojanki to porzeczki, no gzik to wiecie, to jest twaróg, galat to galareta z mięsa, ajzbane golonka, habasy to wszyscy wiedzą, chyba na obkład się kupuje, nie? To też takie nasze regionalne, na obkład, czyli do nałożenia na chleb, tak? I tego jest tutaj bardzo dużo, pyry, wiadomo, habasy, jabzo, bombony, to cukierki, wszyscy lubimy, czy dżuzgawki, truskawki. Części ciała mamy liczne, nazwy na części ciała, zapożyczone właśnie z języka niemieckiego. I tutaj zobaczcie, takie najpopularniejsze, kalafa, czyli gdzie jest kalafa, zobaczcie, twarz. Chluka albo kluber, chluka to jest nos. Szczególnie wydatny taki nos. Baka to jest policzek. Kielochy to są zęby. Niektórzy mogą szczerzyć kielochy, czyli te zęby wystawiać. Tak? Flaki, jelita. Co tu jeszcze? Pazura ze paznokciem. To jest wiadomo ręka. Pużytek. O, pużytek w naszej twarzy to jest pośladek. Czyli trochę anatomii po poznańsku. Zobaczcie, jeszcze szwaje to stopy. Ja na przykład tego nie znałam, że krybuny to znane, widzicie tutaj kręgi, plecy i gnyk to kark, tak? A klapiok to ucho. Jak ktoś ma duże klapioki, to duże uszy ma. No i najbardziej popularnymi takimi opracowaniami tej gwary poznańskiej, ludźmi, którzy też popularyzują właśnie gwarę, to jest m.in. Juliusz Kubel, który w latach od 1983 do 1999 prowadził w Radio Merkury m.in. taki program Lubry Starego Marycha. I on właśnie bardzo mocno tą naszą gwarę rozpowszechnił. Drugim takim przedsięwzięciem jest przełożenie na gwarę poznańską, zobaczcie, małego księcia Antoine'a de Saint-Exupéry'ego, czyli francuskiego pisarza, przełożono na gwarę poznańską. Jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, możecie tę książkę sobie kupić i ona nosi tytuł Książę Szaranek, czyli Mały Książę. Również poznański raper. Nie wiem, czy my tu mamy fanów rapu w klasie. Również upowszechnia gwarę poznańską, to jest Ryszard Andrzejewski, czyli Peja. I on w swoich tekstach używa wielu elementów właśnie gwary poznańskiej, na przykład winkiel, zawinkle. Korzystałam w tym opracowaniu z dwóch takich źródeł, właśnie pani Moniki Gruchmanowej i Małgorzaty Witaszek-Samborskiej oraz Małgorzaty Żak-Święcickiej, Mowa mieszkańców Poznania, oraz ze słownika Gwary Miejskiej Poznania. Ten słownik jest również dostępny w internecie, także możecie sięgnąć i jeśli zaciekawiły Was te wyrazy, którymi posługujemy się na co dzień i które świadczą o naszej regionalnej tożsamości, przywiązaniu do naszej kultury regionalnej, kibice na przykład Lecha chyba to wiedzą, bo tutaj mamy w klasie kilku, to jak najbardziej zachęcam do sięgnięcia do tego słownika i rozszerzenia swojego słownictwa w tym zakresie, żebyśmy się na co dzień rozumieli i wiedzieli, co jemy na przykład w piątek, tak, gzik z pyrami, albo co zakładamy na siebie, albo też jakie czynności wykonujemy na co dzień. Także dziękuję za uwagę i zapraszam na następne spotkanie z Gwarą Poznańską niebawem.